Żona do męża. Kochanie, ta noc z tobą była wyjątkowa. No co ty? Przecież wróciłem pijany i padłem spać. Tak, ale nie chrapałeś. Były sobie trzy kobiety, które mówiły o swoich mężach jak o samochodach. Pierwsza zaczyna. Mój jest jak Ferrari, szybki i ostry. Druga dodaje. A mój jest jak Mercedes, porusza się z gracją i dobry jest na długich dystansach. A trzecia rzecze. A mój jest jak Polonez, bez sania nie ruszy. Rozmawiają dwie prostytutki w windzie. Aldona, co tak tutaj śmierdzi spermą? Och, przepraszam cię, Jola, odbiło mi się. Myśli kobiet patrzących w sufit. Kochanka, przyjdzie albo nie przyjdzie. Prostytutka, zapłaci albo nie zapłaci. Żona, czy wreszcie pomaluje ten cholerny sufit, czy nie pomaluje? Milioner dyktuje testament. Mojemu kuzynowi Marianowi zapisuję wszystkie moje akcje oraz posiadłość nad morzem. Mojej wiernej kucharce Helenie rezydencję na Jamajce. A mojemu siostrzeńcowi Heniowi, który twierdzi, że w życiu najważniejsze jest zdrowie, moje buty sportowe, rakietę do tenisa i kostium. Wchodzi baba do tramwaju, przepychając się przez stojących w ucisku pasażerów i wzdycha. Ale wielki tłok! Na co stojący obok facet odpowiada z dumą. To mój! Rozmowa dwóch kolegów. Wiesz, Stefan, podobno dla zdrowia warto chodzić na bosaka. Tak, to szczera prawda. Za każdym razem, kiedy budzę się w łóżku w butach, strasznie boli mnie głowa. Do pewnego człowieka, który miał 101 lat, przyjechała telewizja. Reporter pyta się emeryta. Panie Zdzisławie, czy zgodzi się pan na krótki wywiad dotyczący długości pana życia? Panie redaktorze, proszę chwilę zaczekać, muszę zapytać się ojca. Panie Zdzisławie, to ma pan jeszcze ojca? Tak, rąbię za domem drzewo z dziadkiem. Dorastająca córka pyta się matki. Mamusiu, co się dzieje z miodem z miodowego miesiąca? Droga córko, wsiąka w męża i tak powstaje stary piernik. Pewna kobieta przyszła do sklepu. Gdy zrobiła zakupy, rachunek wyszedł 100 zł. Podaje banknot, na co sprzedawczyni rzecze. Przepraszam, ale ten banknot jest fałszywy. Na co kobieta odpowiada. Kurczę, wygląda na to, że zostałam zgwałcona. 16 blondynek stoi przed kinem. Podchodzi do nich kasjer i pyta. Dlaczego panie nie wchodzą? A jedna z blondynek odpowiada. Bo to jest film od 18. Tirówka stoi koło autostrady i czeka na klienta. Widzi, że samochód zatrzymuje się, więc podchodzi i zaczyna rozmowę z kierowcą. Ile dałbyś mi za numerek? 5000 zł, ale będę bił. Kierówka uznała, że warto poświęcić trochę bólu i dostać 5000 zł. I zgodziła się. Po wszystkim pyta kierowcy. A długo pan będzie bił? Tak długo, aż oddasz mi 5000 zł. W gabinecie lekarskim ubiera się kobieta i mówi. Panie doktorze, może jakiś buziak na pożegnanie? Nie. Nie, nie mogę, wie pani. Etyka lekarska. Ja nawet pani ruchać nie powinienem. Na bankiecie w hotelu do faceta stojącego z torebką w ręku podchodzi piękna kobieta i mówi. Proszę pana, co ma pan w tej torebce? Niestety nie mogę udzielić takiej odpowiedzi. To jest tajemnica, odpowiedział facet. Ale kobieta nalegała, więc w końcu dał jej odpowiedź. Proszę pani, w tej torebce mam taką żabę, która świetnie liże cipki. Babka się zaśmiała. Ale mówi, w takim przypadku zapraszam wieczorem do mojego pokoju 15. Zobaczymy, co ta żabka potrafi. Jest wieczór. Facet przychodzi z tą żabą. Babka już leży pod kołdrą. On jej tą żabę wpuszcza. Mijają minuty. Mija godzina. No nic się nie dzieje. W pewnym momencie wnerwiona kobieta mówi, panie, ta żaba to jest lipa. Ona do niczego się nie nadaje.
Po czym facet wyjmuje tą żabę spod kołdry, trzyma ją w rękach i mówi: patrz i ucz się! Ostatni raz ci kurwa pokazuję! Do Konfucjusza przychodzi kobieta i mówi: mistrzu, dlaczego tak jest, że facet, który bzyka wiele kobiet, to jest macho i ma szacunek, a kobieta, która bzyka się z wieloma facetami, to jest zwykłą dziwką? Zaraz ci to wytłumaczę, odpowiedział mistrz. I wyjął 5 filiżanek i dzban z herbatą, po czym do wszystkich filiżanek nalał herbatę i mówi do kobiety: czy uważasz to za normalne? Tak, to jest normalne. A czy byłoby normalne, jakbym do jednej filiżanki wlewał herbatę z 5 dzbanów? Facet w męskiej toalecie oddaje mocz, patrzy, a tu wchodzi garbaty i odlewa się obok niego. On zerka, a tam widzi, że ma takiego człona, że aż nos, zazdrość go bierze. I mówi do tego gościa: panie, jak ja miałbym takiego członka, to on by był cały czas ssany. A ten gość odpowiada: kolego, a myślisz, że dlaczego ja się stałem garbaty? W Rumunii ulicą ucieka chleb, a za nim biegnie stado cyganów. Chleb ucieka, ale po drodze spotyka schabowego i mówi: schabowy, musisz uciekać! A schabowy się śmieje: ja się nie boję, mnie tutaj nie znają. Mąż wyjecha w delegację, żona pod jego nieobecność chciała zrobić mu niespodziankę i zamówiła do wspólnej sypialni wielką, piękną szafę. Przybyli monterzy, złożyli szafę, ale co z tego, jak za godzinę obok domu przyjeżdżał tramwaj i szafa złożyła się. Zdesperowana kobieta dzwoni do firmy z pretensją, więc ponownie przybywają monterzy, składają szafę, ale nic to nie daje, bo kiedy obok domu przyjeżdża tramwaj, szafa ponownie się składa. Przybywa kierownik i mówi: proszę pani, zrobimy tak. Ja wejdę do tej szafy i będę obserwował sprawę od wewnątrz w momencie, kiedy tramwaj będzie przejeżdżał obok domu. I też tak zrobił. Ale za kilka chwil przybył mąż, wchodzi do sypialni i mówi: kochanie, jaka piękna szafa! I otwiera drzwi do szafy, patrzy, a tam siedzi ten facet. A kierownik mówi: panie, wal pan w mordę! I tak nikt nie uwierzy, że ja w tej szafie czekam na tramwaj! Do nieba kierują się banknoty o nominale 10 zł, 20 zł, 50 zł, 100 zł i 200 zł. Są już przed bramą nieba, a Bóg mówi: do nieba wejdą tylko 2 banknoty o nominale 10 zł i 20 zł. A co z nami? Pytają pozostałe banknoty. A wy pozostali pójdziecie do piekła. A dlaczego mamy iść do piekła? Przecież jesteśmy o wyższym nominale. Tak? A kiedy ja was ostatni raz widziałem na tacy w kościele? W kopalni do dyrektora przychodzi facet i mówi: panie dyrektorze, przybywam do was, gdyż chciałbym się zatrudnić do pracy w kopalni. Dyrektor przeprowadzi z nim rozmowę i mówi: zatrudniam pana, podpiszemy tylko umowę. Ale wie pan co? Jest taki problem, bo ja nie umiem pisać. To w takim przypadku nie mogę pana zatrudnić. I facet wyszedł. 30 lat później w Las Vegas ten sam facet wchodzi do jubilera, zamawia 15 zegarków marki Rolex oraz 10 złotych bransoletek z diamentami. Sprzedawca przedstawił należytą sumę, facet kładzie walizkę na ladzie i wypłaca kwotę, którą musi zapłacić. W pewnym momencie sprzedawca mówi: proszę pana, nie boi się pan chodzić z pieniędzmi? Nie lepiej byłoby wypisać czek? A facet odpowiada: proszę pana, jak ja bym umiał pisać, to bym pracował w kopalni. Pewien facet, będąc na zakupach w markecie, zauważył, że jedna z pięknych kobiet ciągle mu się przygląda. Podchodzi więc do niej i mówi: przepraszam, proszę pani, czy my się znamy? Oczywiście, odpowiedziała kobieta. Pan jest ojcem jednego z moich dzieci. Facet się zamyślił i przypomniał sobie sytuację, kiedy raz w życiu zdradził swoją żonę. I mówi do niej: ach, ty jesteś tą kobietą, gdzie poznaliśmy się w klubie, po czym poszliśmy do hotelu i uprawialiśmy seks na łóżku, na podłodze, na stole i jeszcze w wielu innych miejscach. To był ten czas, gdzie przeżyłem najlepszy seks w swoim życiu. A kobieta odpowiada: nie, jestem nauczycielką pańskiego syna. Do papieża przyjechali przedstawiciele z Coca-Coli i mówią: papie, my papie damy 100 000 dolar.
aby w modlitwie było chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i Coca-Coli. Panowie, nie da rady, proszę mi wyjść, to jest tradycja, nie ma takiej opcji. I wychodzą. Tydzień później przyjeżdżają ponownie ci sami przedstawiciele i mówią: papy, my papie damy 500 tysięcy dolar. Aby w modlitwie było chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i Coca-Coli. Panowie, już wam mówiłem, nie da rady, to jest tradycja, proszę mi wyjść. Tydzień później ponownie przyjeżdżają po raz trzeci ci sami przedstawiciele i mówią: papy, my papie damy 1 000 000 dolar. Aby w modlitwie było chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i Coca-Coli. Panowie, już wam mówiłem, nie da rady, nie chcę was więcej widzieć. I wychodzą, po czym stanęli za drzwiami i jeden mówi do drugiego: ty patrz, ile musieli mu dać piekarze. Pewna kobieta kupiła w aptece podpaski. Gdy z niej wyszła, zauważyła, że kupiła kilka rozmiarów za duże, więc wróciła się do apteki, aby wymienić i mówi do aptekarza: przepraszam, proszę pana, czy mógłby mi pan wymienić? Aptekarz taki zmieszany się spojrzał na nią i mówi: proszę pani, no nie wiem, nigdy tego nie robiłem. Na rybach jest Polak, Rusek i Niemiec. W pewnym momencie jeden z nich złapał złotą rybkę, a złota rybka mówi: kochani, z faktu, że was jest trzech, to spełnię po jednym życzeniu dla każdego. Pierwszy zaczyna Rusek i mówi: ja chciałbym wrócić do Rosji. I Rusek wrócił do Rosji. Dalej do głosu dochodzi Niemiec i mówi: a ja chciałbym wrócić do Niemiec. I Niemiec wrócił do Niemiec. Polak taki samotny siedzi i mówi: a ja chciałbym, aby moi koledzy z powrotem tu byli. Ksiądz chodził po kolędzie, ale że babka nie miała pieniędzy, więc poszła do sąsiadki pożyczyć. A w tym momencie zostawiła księdza z wnuczką. Wnuczka mówi do księdza: proszę księdza, może się ksiądz wina własnej roboty napije? Oczywiście, odpowiedział ksiądz. Wnuczka poszła do piwnicy i przyniosła księdzu pełen dzban wina. Ksiądz popróbował i pyta się, czy jeszcze dużo zostało. Niech się ksiądz nie martwi. Jak w zeszłym tygodniu szczur utopił się w beczce i babka weszła, aby go wyciągnąć, to wino jej potąd sięgało. Księdzu z wrażenia dzban wypadł z dłoni i potłukł się. A wnuczka mówi: co też ksiądz narobił? Dziadek nie będzie miał w co sikać.